A teraz zapraszam pastora. Pastor nazywa się Wojciech Trybek. Zapraszam, bracie pastorze. Bardzo serdecznie wszystkich was witam i cieszymy się z moim bratem Zbyszkiem, że możemy być pośród was, wspólnie uwielbiać Pana Boga, ale też, że możemy mieć ze sobą społeczność przy Bożym Słowie. Zanim zwrócimy się do niego, to rzeczywiście kilka słów powiem o sobie. Też bardzo krótko też kilka słów o moim bracie. Razem współpracujemy z biskupem Markiem Kamińskim w prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. W tej kadencji biskup Marek Kamiński zdecydował zaprosić nas do współpracy, mnie jako swojego zastępcę, a brat Zbyszek Zarożny jest odpowiedzialny za wszystkie działalności młodzieżowe w naszym kraju. Nie tylko chodzi o konferencje i nie tylko chodzi o jakieś wielkie imprezy, ale o systematyczną pracę wśród młodzieży, dlatego że bardzo mocno wierzymy w to, że potrzebujemy nowego pokolenia w służbie. I rozmawiamy o tym bardzo poważnie. Pewnie nie wyglądamy na starych, ale już swoje lata mamy. Powiem tylko tyle, że mój syn ma 33 lata w tym roku, więc to już mówi samo za siebie, że potrzebujemy nowego pokolenia, potrzebujemy nowych ludzi do służby. I bardzo nam na tym zależy. Chcemy mówić w naszym kraju, w Polsce. Wierzę, że to dotyczy każdego kraju na świecie. Chcemy mówić, że jest przestrzeń dla młodych ludzi. Chcemy pozwalać im wspólnie z nami służyć w kraju. Pozwalamy im również na to, żeby popełniali błędy, tak samo jak nam pozwolono kiedyś popełniać błędy. Mimo tego, że też minęło ileś lat, to i takie nadal popełniamy. A Bóg nas błogosławi mimo tego. Kilka słów też o moim życiu. Ja mieszkam w Giżycku. Nie wiem, czy pamiętacie taki region w naszym kraju. Wielkie Jeziora Mazurskie, piękne okolice, wspaniała przyroda. Jeżeli ktoś żagluje albo lubi łódki, więc tam jest tego mnóstwo. Mówi się, teraz zbliża się lato w Polsce, że latem na Wielkich Jeziorach Mazurskich jest tak jak na Marszałkowskiej w Warszawie. Więc jest pełno łódek i czasami trudno się nawet wyminąć. Piękne okolice, ale ja nie pochodzę z tego miejsca. Moje miejsce urodzenia, moje miasto rodzinne to jest Gdynia, czyli Wybrzeże. Gdynia, Gdańsk to jest miejsce, gdzie spędziłem pierwszych moich 20 lat. Tam pracowałem i też tam uczyłem się, tam się urodziłem. Bóg tak sprawił, że przeprowadziłem się do Giżycka. Bóg tak sprawił, chociaż ja wtedy nie miałem pojęcia, że to Bóg czyni. Powiem tylko króciutko, mówiąc o tym, co się wydarzyło, dlatego że skończyłem szkołę, ożeniłem się bardzo szybko. Szczerze mówiąc, nikogo nie będę zachęcał do takiego wieku, żeby się żenić czy wychodzić za mąż. Ja maturę zdawałem jako żonaty młody człowiek, więc to chyba troszeczkę było za wcześnie. Ale jakkolwiek cały czas w swoim życiu byłem przekonany, że wszystko jestem w stanie sam sobie poukładać. Miałem marzenia, moim marzeniem było, żeby pływać na statku. Część z was przyjechała tutaj do Stanów i wiecie, jakim problemem, szczególnie do 90 roku, było otrzymanie paszportu i wyjechać z naszego kraju. Paszport się dostawało na komendzie, w milicji i to nie była prosta sprawa. Ja chciałem pływać, dlatego że pływając mogłeś zwiedzać cały świat i jeszcze ci za to płacili. Więc wydawało mi się, że to jest najlepszy zawód na świecie. Tym bardziej, że mój tato pływał, mój brat pływał, mój wujek pływał, mój dziadek pływał. Ja jestem z rodziny marynarzy, więc od najmłodszych lat z moim bratem bawiliśmy się w to, że jesteśmy na statku. Albo on był kapitanem, a ja byłem mechanikiem, albo odwrotnie. Ale to było nasze marzenie. Będziemy pływać, będziemy zarabiać pieniądze, zwiedzać świat. Niestety, albo czasami stety, w naszym życiu plany to jest jedno, życie to jest drugie. Tak jak mówię, 19 lat ożeniłem się z dziewczyną z Giżycka i wszystko nadal mogło nieźle się potoczyć, bo cały czas miałem plan, żeby pływać i żeby zarabiać pieniądze, kupić mieszkanie i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast po roku naszego małżeństwa wydarzyły się dwie bardzo trudne dla nas, miały miejsce trudne dla nas dwa zdarzenia. Jedne to wzięli mnie do wojska, pomimo tego, że byłem jedynym opiekunem i żywicielem rodziny. Starsze pokolenie pamięta, kiedyś była zasadnicza służba wojskowa w Polsce. I było to tak, że oczywiście można było dostać odroczenie czasami. Ja byłem pewien, że dostanę, bo tak jak mówię, jedyny żywiciel i opiekun rodziny, więc poszedłem do tej komendy wojskowej, komendy uzupełnień z podaniem o odroczenie. Ja im dałem podanie o odroczenie, a oni mi wręczyli bilet do wojska. Więc tak się wymieniliśmy dokumentami i się okazało, że za 2 miesiące mam się zameldować w jednostce. Powiedziałem, no a co z moją żoną? Powiedzieli, damy jej pieniądze, nie ma problemu, a ciebie, jak to się mówiło? W kamasze, tak? Więc ja do wojska, moja żona została z dzieckiem, z moim synem, studiowała wtedy, więc różne sytuacje. Po jakimś czasie wypuścili mnie wcześniej z wojska, dlatego że ona zachorowała bardzo poważnie. Kilka miesięcy po tym, jak już byłem w wojsku, okazało się, że zaczęła tracić wzrok. Nie wiedzieli, lekarze nie wiedzieli, co się dzieje, co się wydarza. Dość szybko postępowała choroba. Mojego brata żona była pielęgniarką, więc zabrała ją do szpitala, na oddział neurologiczny, zrobili tomokomputer. Okazało się, że ma guza mózgu. Miała wtedy 21 lat. W zasadzie 2,5 roku chorowała. Przez 2,5 roku miała 7 operacji głowy. Niestety po 3 latach choroby zmarła. I ja przez ten okres czasu już wyszedłem z wojska i ona bardzo chciała mieszkać blisko rodziców, dlatego że chorowała i chciała być blisko rodziny, więc się przeprowadziliśmy do Giżycka. I mieszkaliśmy już w Giżycku. Ja pracowałem nie w swojej wymarzonej pracy, ale w fabryce. Mieszkaliśmy u moich teściów. I kiedy moja żona odeszła, zdecydowałem, że wracam do Gdyni. Jedna rzecz, która się wydarzyła przed jej śmiercią, to byliśmy w budynku całkiem podobnym do tego, dlatego że Giżycko jest przedwojennym protestanckim miastem. To były w tym czasie Prusy niemieckie, Prusy i w centrum miasta jest kościół ewangelicki. I kiedyś weszliśmy do tego kościoła, bo była ładna muzyka, ładnie grali, a że to byli Anglicy i śpiewali po angielsku, to nawet nas nie wystraszyły treści tych pieśni, bo nie wiedzieliśmy, o czym śpiewali. Więc weszliśmy, ładnie grają, usiedliśmy gdzieś tam z tyłu i po całym koncercie lider tego zespołu zaczął mówić i miał tłumacza i zaczął mówić o Panu Jezusie, o jako takim przyjacielu realnym w naszym życiu. Moja żona i ja siedzieliśmy z tyłu i w pewnym momencie on powiedział, kto chce przyjąć Pana Jezusa do serca. To było kilka miesięcy przed jej śmiercią. Ona wstała, powiedziała, ja muszę to zrobić. Ja ją złapałem za rękę i mówię, ale kogo ty chcesz przyjąć? Ona mówi, Pana Jezusa do serca. Ja mówię, ale jak, gdzie on jest, że ty go będziesz przyjmować, jak ty go włożysz? I ona, pamiętam, powiedziała mi, pozwól mi to zrobić. I wyszła do przodu, jako jedyna osoba w całym tym zgromadzeniu. Modlono się o nią. Nie została uzdrowiona, zmarła za kilka miesięcy, ale przez to my zaczęliśmy mieć kontakt z wierzącymi ludźmi. Oni nas zaczęli odwiedzać, troszeczkę mi mówić. Nie chciałem tego słuchać, bo wiedziałem, że moja przyszłość to przecież. Wracam do Gdyni, idę na statek, będę pływał. Więc gdy ona zmarła, zdecydowałem, że wracam do Gdyni. Poszedłem do mojego zakładu i złożyłem wypowiedzenie. Wtedy był jeszcze taki czas, że jak się pracowało ileś czasu w zakładzie, to był tak zwany okres wypowiedzenia. Więc miałem miesiąc okresu wypowiedzenia, ale w tym czasie pojechałem do Gdyni, już tam załatwiłem pracę na statku. Powiedzieli, w takiej sytuacji, jakiej ty jesteś, to jesteśmy gotowi ci tą pracę dać. I już było wszystko załatwione. Ale miesiąc czasu Bogu wystarczył, żeby moje życie zmienić. I to był miesiąc, kiedy Bóg nade mną pracował. Po pierwsze, myślałem o nim także, ale ci zielonoświątkowcy, ci chrześcijanie byli tacy natrętni. Zawsze, czy bardzo często przychodzili i zapraszali mnie na różne spotkania, czy to nabożeństwo, czy to jakaś grupa domowa. I ja zauważyłem, nie wiem, czy też macie takie doświadczenie, ja zauważyłem, że niełatwo im odmówić. Ale można im, łatwiej jest ich się pozbyć, kiedy mówisz, że przyjdziesz, a czy przyjdziesz, czy nie, to już twoja sprawa. Bo jak powiesz, nie mogę, tak? Na przykład, no ten termin mi nie pasuje, to wtedy oni mówią, to zmienimy godzinę. Więc ja doszedłem do wniosku, że najłatwiej powiedzieć, jak oni mówią,
jest jakieś spotkanie, czy przyjdziesz, to łatwo powiedzieć tak, tak, będę i później nie przyjść. I tak się wydarzało z tygodnia na tydzień, ale któregoś razu przyjechał jeden pastor z Łodzi i pod Giżyckiem w takiej małej wiosce, on był na wczasach i zrobili takie studium biblijne wieczorem. I przyjechał do mnie pastor z Kętrzyna, specjalnie do mnie, zapukał do mnie do domu i mówi: słuchaj Wojtek, jutro mamy obok w takiej miejscowości spotkanie, czy byś przyszedł wieczorem, to nie będzie długo trwało. Ja mówię: tak, tak, przyjdę oczywiście. A on mówi: problem jest w tym, że ty zawsze mówisz, że przyjdziesz, a nigdy nie przychodzisz. Więc tak mi się zrobiło trochę nieswojo i powiedziałem: dobrze, tym razem przyjdę, naprawdę. I byłem na tym spotkaniu. To spotkanie, niewiele z niego pamiętam, bo i śpiewano tam, mam wrażenie, że wszystko dla mnie robili. Więc i śpiewali, i jakieś sałatki były. I pamiętam, że pastor nawet coś mówił. Nie przypominam sobie, czy co czytał, jaki fragment Pisma Świętego. Prawdopodobnie powiedział świetne kazanie, ale go w ogóle nie pamiętam. Natomiast po spotkaniu, bo już jak było wszystko koniec, ja zacząłem się tak lekko wiercić i oni pytają, czy to już musisz iść? Ja mówię: tak, tak, właśnie jestem umówiony tam z kolegami, różne tam rzeczy. Więc mówią: to dobrze, to jeszcze przed wyjściem pomodlimy się. Ja mówię: dobrze, pomodlimy się. Więc stanęliśmy w takim kółku i pastor tak mówi: to skłońmy głowę i pomodlimy się. Ale w pewnym momencie tak popatrzył na mnie i mówi: Wojtek, a może ty się pomodlisz? I pierwsza myśl, jaką pomyślałem, to pomyślałem: pewnie myślą, że nie potrafię. Taki głupi to nie jestem. Ja wiedziałem, że oni modlą się swoimi słowami. Ja wiedziałem, że oni nie wymyślają, nie mówią jakichś wyuczonych modlitw. Pomyślałem sobie: nie no, potrafię, dam radę. I mówię: dobrze, pomodlę się. Oni mówią: dobrze, świetnie, to weź się módl. Wydarzyło się coś absolutnie, czego nie byłem wtedy w stanie. Dzisiaj wiem, co się wydarzyło, nie byłem w stanie wytłumaczyć. Zamknąłem swoje oczy, zacząłem mówić rzeczy, których w ogóle nie chciałem mówić. Tak jakby ktoś użył moich ust i głosu i słyszę, że ktoś mówi rzeczy, które nie planowałem, a te rzeczy były: Panie, potrzebuję Cię, wybacz mi za moje grzechy, chcę Ci służyć. Słucham tego, oczy zaszły mi łzami, ja płaczę, oni płaczą, więc skończyłem tą modlitwę, oni mówią: witamy w Bożej rodzinie. Jakiej rodzinie? O co? Nie za bardzo wiedziałem, co się wydarzyło, ale tak jakby ktoś mi włączył światło w głowie. Wróciłem do domu i jedna rzecz wiedziałem: nie mogę stąd wyjechać. To jest miejsce, w którym muszę być. Więc następny dzień poszedłem do pracy, wycofałem wypowiedzenie, zapytałem, czy mogę dalej pracować. Zostałem w Giżycku i wiedziałem, muszę czytać Biblię, modlić się i głosić Ewangelię i musi być w tym mieście zbór. I zaczęliśmy pracę na ulicy, zapraszaliśmy ludzi do domu. Dzisiaj zarejestrowaliśmy ten zbór w 92 roku. To był ten czas. A ta rzecz, o której mówię, to miała miejsce w 87. W 92 zarejestrowaliśmy zbór. W tej chwili to jest zbór około 100-osobowy i założyliśmy też 3 zbory w okolicy: Węgorzewo, Pisz i Bartoszyce. Tam są pastorzy i działają. To jest też dowód na to, że Bóg naprawdę może realizować swój plan, jak chce. W międzyczasie, to już tylko tak na zakończenie, ożeniłem się po raz drugi. Tak się zdarzyło. Moja żona ma na imię Danuta. Jest w tej chwili w domu, jest pracownikiem banku. Mój syn ma już ponad około 33 lata, w zasadzie w tym roku kończy i mieszka w Australii, jest wierzącą osobą, jest w służbie uwielbienia i służy Bogu. Bardzo się z tego cieszę. A tak jak mówiąc już do końca, to moja żona Danusia jest rodzoną siostrą mojej pierwszej żony. Więc tak to się wszystko złożyło, tak Bóg to pokierował. To tak pokrótce, żeby było wiadomo, z kim ma się do czynienia. Wojtek Trybek z Giżycka. Kochani, dzisiaj chciałbym mówić o rzeczy, o której prawdopodobnie wszyscy wielokrotnie myślimy. A chcę mówić o Bożej obecności, o realności Pana Boga. Mam nadzieję, że wszyscy chcielibyśmy doświadczyć żywego Boga. Jeżeli ktoś chce się z tym zgodzić, niech powie amen. Czy chcemy doświadczać żywego Boga?
Wiecie, ja jestem absolutnie przekonany przez te lata, które też służę Bogu, że taka jest różnica, że my nie służymy religii, my nie służymy jakimś zasadom, ale my służymy żywemu Bogu. I Bóg jest naprawdę realny. I On chce w naszym życiu się objawiać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj na końcu wspólnie się modlili. I chciałbym, żeby ta modlitwa brzmiała w ten sposób. Panie, chcę Twojej obecności, cokolwiek by to miało oznaczać. I tylko o te osoby się chcę modlić, które będą chciały tak właśnie to powiedzieć. Panie, chcę, żeby objawiła się Twoja moc w moim życiu, cokolwiek to będzie oznaczać. Dlatego, że czasami Boża moc albo Boża realność objawia się w naszym życiu i wygląda inaczej, niż sobie to wyobrazimy. W Biblii mamy na to przykłady. Nie wiem, czy pamiętacie takie zdarzenie. Dwoje uczniów szło drogą do Emaus i spotkali Pana Jezusa. Pan Jezus nagle przyłączył się do nich, a oni rozprawiali i mieli niesamowite tematy do rozmowy. I Pan Jezus podszedł, podchodząc do nich, zapytał, o czym tak rozmawiacie? Oni mówią, no ty chyba jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, że nie wiesz, o czym my rozmawiamy, o tych rzeczach, które się niedawno wydarzyły, że Pan Jezus został wydany, przybili go do krzyża, złożyli go w grobie, a niektóre z niewiast naszych mówią, że powstał z martwych i opowiadają o tym. I w pewnym momencie mówią takie zdanie, które jest tak znamienne i być może go nie wypowiadamy, ale czasami w naszym głowie ono się rodzi. A to zdanie oni powiedzieli, a myśmy się spodziewali, a myśmy mieli ideę, a my mieliśmy pomysł na jego życie, myśmy się spodziewali, że on odbuduje Królestwo Izraela. A my mieliśmy plan dla Jezusa, a on dał się zabić. A my myśleliśmy, że on odbuduje Królestwo Izraela. My mieliśmy pomysł na to, jak on powinien zadziałać. My pomyśleliśmy, wiedzieliśmy, co on powinien zrobić, a on dał się ukrzyżować. I czasami w naszej głowie dokładnie podobnie to wygląda. Bóg działa, Bóg chce coś uczynić, ale my mamy dla Niego plan. I dlatego czasami nie widzimy, jak On działa. Czasami nie zauważymy Jego dzieła albo nie rozpoznajemy, że gdzieś Bóg się porusza i robi jakieś rzeczy. Dokładnie tak było z uczniami. Jezus szedł obok nich, ale oni Go nie rozpoznali, ponieważ oni myśleli, a myśmy myśleli, że będzie tak. W Starym Testamencie takim synonimem Bożego działania albo Bożej obecności, Bożej realności była skrzynia przymierza. W liście do Hebrajczyków, 9 rozdział i 4 werset jest napisane, co było w niej złożone, jak ona wyglądała. List do Hebrajczyków, 9 rozdział i 4 werset. Ta skrzynia to było miejsce mieszczące złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła i tablice przymierza. Dlaczego ta skrzynia przymierza była synonimem Bożej obecności? Dlatego, że kiedy ludzie mieli wątpliwość, że Bóg jest realny, to jak popatrzyli na skrzynię, to wiedzieli, na pewno jest. Dlatego, że tam były tablice przymierza, na których Bóg swoim palcem wyrył przykazania. Tam była misa z manną, którą oni zbierali na pustyni. Jeżeli tak było napisane i tak się zdarzało, kiedy oni zostawili tą mannę na następny dzień, a mieli codziennie zbierać, to ona się zepsuła. Ona się pokryła robactwem. Ale ta manna się nie psuła. Dlatego oni wiedzieli, Bóg jest realny, bo powiedział, żeby ją złożyć i ta manna się nie psuła. Tam była laska Arona, która zakwitła. No kiedy to laska kwitnie? Ale ta laska zakwitła. I dlatego każdy, który zobaczył skrzynię przymierza, to wiedział, Bóg jest realny, Bóg jest rzeczywisty. To był synonim Bożej obecności. Jest taka historia w Księdze Jozuego, która opisuje, że skrzynia przymierza to nie tylko synonim Bożej obecności, ale Bóg się również przyznawał do niej. To znaczy przyznawał się działając w swojej mocy. W Księdze Jozuego, 3 rozdział, 10 werset, czytamy takie zdarzenie. Jozue, 3 rozdział, 10 werset. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was,
że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Hetejczyków, Hiwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. Oto skrzynia Pana przymierza całej ziemi. Przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie więc sobie 12 mężom z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, wody zatrzymały się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani, niosący skrzynię przymierza Pana, stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. To jest niesamowite. Skrzynia przymierza, synonim żywego Boga. I Jozue mówi coś takiego. Po tym poznacie, że co? Że Bóg żywy jest pośród was. Że kapłani, którzy niosą skrzynię, wejdą do Jordanu i Jordan się rozstąpi. I woda odejdzie na boki i przejdziecie suchą stopą. Wiecie, to było niesamowite. Bo wiele takich jest przykładów, w Biblii o tym czytamy, że skrzynia przymierza, czy to była walka, czy na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, jak zdobywali Jerycho, oni mieli przechodzić codziennie przez 7 dni, na ostatnim dniu 7 razy i mieli zadąć w trąby, oddać Bogu chwałę i rzeczywiście Jerycho się rozpadło, ale tak naprawdę jeszcze mieli nieść skrzynię przymierza. Bo to było synonimem, że Bóg jest pośród nich. Nie tylko oni mieli tą świadomość, powiem wam. Ich wrogowie również mieli tą świadomość. Kiedy była jakaś walka Izraela z przeciwnikami, na przykład z Filistyńczykami, to kiedy wprowadzono skrzynię przymierza, bo na przykład Izrael przegrywał bitwę i przywódcy powiedzieli, słuchajcie, potrzebujemy skrzyni przymierza, potrzebujemy Boga pośród nas. I kapłani przyszli ze skrzynią, to przeciwnicy, wiecie co mówili? Przegraliśmy. Bóg żywy jest wśród nich. Nie mamy już czego szukać. I tak na przykład powiedzieli Filistyńczycy. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela. I powiem wam, kiedy oni zobaczyli tą skrzynię i powiedzieli, nie mamy o co walczyć, to kilku z nich podjęło bardzo ryzykowny, ale bardzo odważny plan. Kilku przywódców wojska Filistyńczyków. Ten plan brzmiał tak. Musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć tą skrzynię. Nie jesteśmy w stanie pokonać Izraela, kiedy Bóg jest pośród nich. Więc musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć skrzynię, bo jak my będziemy mieli skrzynię, jak Bóg będzie z nami, no to teraz nie ma dla nas silnych. Jak Bóg do naszego życia przyjdzie, jak Bóg zadziała, no to teraz jesteśmy ponad wszystko. I powiem tak, oni podjęli, tak jak mówię, ryzykowny, odważny plan. Ponad ludzkie siły zaczęli walczyć, żeby zdobyć skrzynię przymierza. I zdobyli. I zdobyli. I mieli Boga pośród siebie. Nie naród izraelski, nie naród wybrany. Nie miejsce, w którym Bóg chciał być, ale oni, wrogowie Izraela, mieli nagle Boga pośród siebie. I myśleli, teraz będziemy niezwyciężeni. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela, 5 rozdział od 1 wersetu. Pierwsza księga Samuela, 5 rozdział od 1 wersetu. Dlatego, że to jest już miejsce, czy ten moment, kiedy Filistyńczycy zdobyli skrzynię przymierza i mówią, teraz Bóg żywy jest pośród nas. 1 Samuela, 5 rozdział i 1 werset. Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją do Eben-Hazear. Do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. A gdy następnego dnia Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską.
Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach. Spowodował wśród nich zamieszanie i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Gdy wtedy mężowie z Aszdod wiedzieli, że tak jest, rzekli: nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym Bogu. Wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i powiedzieli: co mamy czynić ze skrzynią Boga Izraelskiego? A ci odpowiedzieli: niechaj skrzynia Boga Izraelskiego uda się do Gad. Sprowadzili więc skrzynię Boga Izraelskiego, a gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie i ugodził mieszkańców tego miasta od małego do wielkiego tak, iż wysypały im się wrzody odbytnicy. Wyprawili więc skrzynię Bożą do Ekronu. A gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici: sprowadzili do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz. Posłali więc, zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: odeślijcie skrzynią Boga Izraelskiego, niechaj powróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu, gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża. A mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu. Oni pomyśleli tak: mamy Boga żywego pośród nas, jesteśmy niezwyciężeni. Ale Bóg zaczął robić swoje dzieła, całkowicie coś innego, na co oczekiwali. Nie sądzę, że oni oczekiwali takiego rozwiązania. Nie sądzę, że mieli taki pomysł na Boże działanie. Że Bóg przyjdzie, że Boża obecność się objawi, a to będzie dla nich problemem. Powiem tak. Nie sądzę, oczywiście, i nie chcę tutaj głosić w ten sposób, że Boża obecność albo Bóg realny w naszym życiu to oznacza problemy. Ale powiem w ten sposób. Bóg realny w naszym życiu, rzeczywiście Boża obecność, to nie zawsze to, co sobie wyobrażamy. To nie do końca to, co sobie wymyślimy. To nie jest plan, który my dla Niego będziemy mieli. Pamiętam takie zdarzenie, kiedyś rozmawiałem z jednym z pastorem i on powiedział do mnie takie zdanie. I zresztą to nie jest jakby zdanie odosobnione. Słyszę wśród wielu, którzy głoszą słowo albo którzy usługują. Ten pastor powiedział do mnie: Wojtek, słuchaj, ja nie myślałem, że bycie pastorem to jest taka rzecz. Ja nawet się spokojnie z żoną pokłócić nie mogę. Przedtem mogłem się kłócić i wszystko było w porządku. Dzisiaj się pokłócę, przychodzę na nabożeństwo i głosić nie mogę. No, to nie jest tak. Bo Boże działanie to nie jest to, co sobie wyobrażamy bardzo często. Bóg chce coś innego bardzo wielokrotnie niż to, na co oczekujemy. Wydaje mi się, i to nie dotyczy, oczywiście, myślę, że to nie ma miejsca w Stanach absolutnie, ale w Polsce bardzo często w zborach to widzę, że traktujemy Boga jak duszka. Panie, przyjdź i załatw moje sprawy. Tego potrzebuję, tego oczekuję. Przyjdź i załatw moje potrzeby. Ostatnio miałem spotkanie w jednym ze zborów w naszym kraju, bo niestety jakieś tam konflikty też musimy rozwiązywać. I część zborowników powiedziała w ten sposób: pastor nie realizuje naszych oczekiwań. Powinien odejść. Jak ich tak słucham i mówię, to może i Boga zwolnijcie, bo nie realizuje waszych oczekiwań. Boże, nie realizujesz naszych oczekiwań. My modliliśmy się o to, nie dostaliśmy, zwalniamy cię. Bóg jest na tronie i robi swoje rzeczy. Ja im powiedziałem: słuchajcie, pastor nie jest do realizacji waszych oczekiwań. Jak to nie? Pastor ma realizować Bożą wolę. Pastor ma się modlić, żeby odebrać wizję od Boga i realizować to, co Bóg mu powiedział. Nie ma mówić to, co ludzie chcą słyszeć, albo tego, czego nie chcą słyszeć, ma nie mówić. Nie, ma realizować Bożą wolę. I Bóg robi swoje rzeczy. To nie jest duszek, którego prosimy i on spełnia nasze oczekiwania, spełnia nasze potrzeby. To, co chcemy, to on robi. No dobrze, ale jeżeli on nie realizuje naszych potrzeb, to co Bóg robi, jeżeli przychodzi jego obecność? W drugiej księdze Mojżeszowej czytamy, że kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, to modlono się albo oczekiwano, żeby Bóg objawił swoją moc.
I w drugiej Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, 18 werset, czytamy o tym, jak objawiała się Boża moc. 20 rozdział, 18 werset, druga Księga Mojżeszowa. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka, i rzekł do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. I chcę powiedzieć w ten sposób, Boża obecność, taka realność Boga w naszym życiu, to nie jest do końca zaspokojenie naszych potrzeb, ale Bóg przychodzi, żeby zmienić nasze życie. Bóg przychodzi, Boża realność, po to, żeby zmienić, żeby coś uczynić w naszym wnętrzu. Mojżesz powiedział w ten sposób, nie bójcie się, Bóg przyszedł, aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli, żeby nasze życie było zmienione, żeby coś się stało w naszym wnętrzu. Po to przychodzi Bóg. I to wcale albo najczęściej nie oznacza, że przychodzi, żeby zrealizować nasze marzenia, nasze świeckie pragnienia, nasze pożądliwości. Bóg nie jest po to. On zmienia nasze wnętrze, kiedy przychodzi w swojej obecności. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo wolelibyśmy, żebyśmy modlili się, a Bóg żeby za nas rzeczy robił. Czyż nie tak? Ile razy jestem w niektórych domach, rozmawiam, i to dotyczy zarówno mężów, jak i żony. Czasami w kościele to słyszę, jak współmałżonkowie modlą się albo ktoś z rodziny. Panie, Panie, proszę Ciebie, zbaw moich bliskich. I powiem tak, nic złego w takiej modlitwie. Panie, zbaw moją rodzinę, zbaw moich bliskich. Ale bardzo często, jak słucham tego, czasami u siebie w zborze, to tak widzę, że można by sparafrazować tą modlitwę w ten sposób. Panie, zbaw moich bliskich, zrób to za mnie, bo mi się nie chce zmienić. Bo ja się nie chcę zmienić. A bardzo często ja jestem kluczem do tego, żeby zbawiona była moja rodzina, czyż nie? I Bóg, kiedy my modlimy się, Boże, zmień mnie, to Bóg może mnie użyć, żeby zmienić moją rodzinę. Ale my wolimy powiedzieć, Panie, zbaw moją rodzinę, bo ja się nie chcę zmienić. Bo ja zostanę takim, jakim jestem. Boża obecność nie oznacza realizacji naszych marzeń, albo naszych oczekiwań, albo naszych żądań, albo naszych pragnień. Boża obecność oznacza, że Bóg przychodzi i najpierw zmienia mnie. I Mojżesz mówi, Bóg się objawia, żeby was doświadczyć, żeby bojaźń Pana była w was. Gdy dalej czytamy tą historię o tej skrzyni, która jest synonimem Bożej obecności, to okazuje się, że rzeczywiście ci Filistyńczycy powiedzieli, nie tak sobie wyobrażaliśmy Boga w działaniu. Dziękujemy, zabierajcie tą skrzynię. Izraelici rzeczywiście ją zabrali. Czytamy o tym w 2 Samuela, 6 rozdział, od 1 wersetu. Trochę dużo dzisiaj czytamy wersetów z Biblii, ale to chyba dobre miejsce, żeby Biblię czytać, prawda, Kościół? Tak mi się wydaje, że społeczność to jest dobre miejsce, gdzie Biblię się czyta, więc tak sobie pozwoliłem dzisiaj dosyć dużo fragmentów wybrać. Więc druga Księga Samuela, 6 rozdział, od 1 wersetu, czytamy tak. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela i ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali ludzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achjo, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą. A Achjo szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni. I umarł tam, przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzzę tak wielkim ciosem i nazwał to miejsce Perez Uzza. I tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża,
Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące, a pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Ta historia jest dramatyczna oczywiście, bo ktoś stracił życie, dlatego że wieziono tą skrzynię w niewłaściwy sposób. Ale nie na tym aż do końca się chcę skupić, chociaż to bardzo ciekawe zdarzenie i przynajmniej kilka kazań słuchałem na ten temat. Wszystkie były fantastyczne. Ale dzisiaj nie o tym tak do końca chcę mówić, chociaż nie wieziono, prowadzono tą skrzynię, ale coś się tam wydarzyło, tak jak mówię. Ktoś stracił życie i nagle jest kwestia, co z tą skrzynią zrobić? Gdzie ją umiejscowić? No wieziemy, jest problem, nie wiemy, co dalej robić. Gdzie ją sprowadzić? W jakie miejsce ją złożyć? I nagle, tak sobie to tylko wyobrażam oczywiście, nagle Dawid patrzy, rozgląda się i mówi: o, tam jest dom Obeda Edomczyka, to może do niego. Na chwilę ją złożymy, na 3 miesiące. I co się wydarzyło? Nagle Dawid z wojskiem przyjeżdżają do domu Obeda, pukają do drzwi i mówią: ze skrzynią przyszliśmy. A Odeb, nie tak jak ci mężowie z Gad, mówią: pamiętacie, teraz przyszło na nas największe nieszczęście. Oni chyba chcą nas pognębić tą skrzynią. We wszystkich miastach, gdzie ta skrzynia się znajduje, to są tylko same problemy. Ale Odeb tak nie powiedział. Wiecie, co zrobił? Otworzył swój dom na skrzynię. Powiedział: proszę bardzo, niech Boża obecność będzie w moim domu. Cokolwiek by to miało oznaczać. Bo przecież nie wiedział, co to będzie oznaczać. Teraz co się wydarzy w jego domu? Nie wiadomo, jakie będą miały objawy tej Bożej obecności, ale otworzył swój dom i mówi: mój dom na Bożą obecność jest otwarty. I złożył Dawid w jego domu skrzynię przymierza. Co się wydarzyło? Bóg zaczął mu błogosławić we wszystkim. Tylko to sobie wyobrażam. Dzieci przychodzą ze szkoły, same szóstki. Marchewki rosną takie, jak u żadnego sąsiada. Wszystko jest w porządku. Żona gotuje najlepsze obiady. Mąż się wspaniale do niej odnosi. Błogosławieństwo takie, że do Dawida to doszło. I Dawid mówi: no nie, to ja też tak chcę. Bóg zaczął błogosławić Obedowi we wszystkim. We wszystkim. Powiem tak, Boża obecność, czy realny Bóg w naszym życiu, to nie zawsze realizacja naszych marzeń, ale to zawsze Jego błogosławieństwo. Nawet gdyby to było coś innego, niż my sami zaplanowaliśmy, to i tak jest lepsze niż nasze plany. To i tak jest zawsze lepsze niż nasze marzenia. Kontynuując o tym, co powiedziałem, wiecie, moim marzeniem było pływanie. Pierwszy rok mojej pracy zawodowej, a dzisiaj w ogóle to inaczej wygląda, ale pierwszy rok mojej pracy zawodowej to był marynarz na statku, ale nie pływałem na dużych statkach, tylko na holownikach i wciągaliśmy te duże statki do portu. Pamiętam wielokrotnie, my na tym holowniku, młodzi chłopcy, 20-letni, patrzyliśmy na te duże statki, a tam mężczyźni wracali z jakiegoś wyjazdu, z jakiegoś rejsu. Wiecie, z brodami, tacy prawdziwi po męskich przygodach. Pytamy, skąd wracacie? A oni nam mówili: a byliśmy u wybrzeży takiego kraju, takiego. A my z takim marzeniem, kiedyś też popłyniemy. Jakbyśmy chcieli popłynąć. Oni mieli jakieś przeżycia, to sztorm jakiś przeżyli, to jakąś trudność. No, zostawiając to wszystko, że przywieźli jakieś pieniądze. Ale jeszcze te przeżycia, takie prawdziwe. I pamiętam, marzyliśmy o tym. I tak tęskniliśmy, że kiedyś to się wydarzy. Przyszedł Bóg do mojego życia. Nawróciłem się. Zaprosiłem Go do mojego serca. Zapytajcie, ile razy wypłynęłem w rejs. Ani razu. A to było moje marzenie. Tak mi na tym zależało. Marzyłem o tym od dzieciństwa. Ani razu. Ale spytajcie jeszcze o coś. Czy żałuję? Absolutnie nie. Absolutnie nie.
Nie wypłynąłem ani razu, nie zrealizowały się moje dziecięce marzenia, ale Bóg dał mi wiele więcej niż te marzenia. Dlatego, że Boża obecność to nie zawsze jest to, co sobie wyobrazimy, wyimaginujemy, wymarzymy, czy będziemy chcieli, ale to zawsze oznacza Boże błogosławieństwo. Bóg nie chce źle dla naszego życia, wręcz przeciwnie. Bóg chce naprawdę bardzo dobrze. Bóg chce bardzo dobrze. I być może to oznacza, że trochę będzie bolało, bo być może Bóg chce w swojej obecności trochę nas skorygować. Być może trochę chce nas przemienić. Być może coś zrobić z naszym wnętrzem. Ale w konsekwencji to zawsze będzie dobre dla nas. I to będzie lepsze niż to, co sami sobie wymyślimy. Chciałbym jeszcze jedną rzecz w tej historii zwrócić uwagę. Na tego człowieka, o którym wcale dużo w Biblii nie jest napisane. Obed-Edomczyk. Bo jest napisane, że ta skrzynia była u niego raptem 3 miesiące. Była w jego domu i tylko tyle jest opisane, że Bóg błogosławił mu we wszystkim, że aż zazdrość doszła, czy zazdrości również zachciał tej skrzyni Dawid, król Dawid. Ale jest o nim wspomniane jeszcze w jednym miejscu, w pierwszej księdze Kronik tym razem, 16 rozdział i 37 werset. Dlatego, że Dawid w konsekwencji przyszedł pod skrzynię i sprowadził ją do Jerozolimy. I sprowadził ją we właściwy już sposób, nie na wozie, tylko tak jak było napisane w Starym Testamencie, że kapłani powinni ją nieść i w jakiś sposób ją powinni nieść. Więc zrobił wszystko tak, jak Bóg oczekiwał i ta skrzynia w końcu wróciła na właściwe miejsce. I czytamy o tym w pierwszej księdze Kronik, 16 rozdział, 37 werset. Postawili tam tedy przed skrzynią przymierza pańskiego Asafa z jego braćmi, aby odbywali stale służbę przed skrzynią zgodnie z codziennymi wymaganiami oraz Obeda Edomczyka wraz z jego braćmi w liczbie 68 ludzi. Obeda Edomczyka, syna Jedutuna i Hosę ustanowili odźwiernymi. Co to mi mówi? To mi mówi coś takiego, że Obed otworzył swój dom na skrzynię. Ona była wśród jego rodziny. Było błogosławieństwo, było Boże działanie, było Boże poruszenie. I w pewnym momencie przyszedł Dawid i mówi, zabieram skrzynię, bo ona powinna być w Jerozolimie. Wiecie, co Obed zrobił? Całą rodzinę zabrał i poszedł za skrzynią. Powiedział, jak skrzynia stąd idzie, to ja nie mam tutaj czego szukać. Jak Bóg odchodzi, ja idę tam, gdzie Bóg. Ja bez Boga nic nie znaczę. I chciałbym powiedzieć tak, Bóg chce w naszym życiu objawiać swoją moc. To nie zawsze będzie realizacja naszych marzeń, ale to zawsze będzie błogosławieństwo. Jak raz tego doświadczysz, nie będziesz mógł bez tego żyć. Obed nie był w stanie żyć bez Bożej obecności. Jeżeli skrzynia odchodzi, ja idę za nią. Ja nie mogę bez tego żyć. Jeżeli raz doświadczysz realności Boga, nie możesz żyć dłużej bez tego. Bo Bóg jest wspaniały, Bóg jest wyjątkowy. To będzie czasami bolało, to będzie czasami kosztowało, ale to zawsze jest błogosławieństwo i zawsze w konsekwencji dobre dla nas. Nie będziesz w stanie bez tego żyć. Ja mam świadomość, że służenie Bogu to czasami nie jest po prostu przyjemna wycieczka, tylko czasami to jest praca, odpowiedzialna służba. Wczoraj był tutaj biskup i opowiadał o naszych planach i to jest fantastyczne, ale też czekają nas pewne wyzwania. I to nie jest łatwe. Są rzeczy, którymi musimy stawić czoło i pewne rzeczy muszą się zmienić. Tak, Bóg też musi nas kształtować. Oczywiście, że tak. Ale ostatnio takie zdanie słyszałem i absolutnie się z nim zgadzam. Że służenie Bogu to nie jest łatwe i to nie jest takie funkcjonowanie, jak czasami się mówi, czy niektórzy głoszą. Chcemy być szczerzy z ludźmi i nie mówimy w ten sposób. Nawróć się, a będzie wszystko jak najlepiej. Czasami nie będzie. Czasami będzie trzeba coś ze sobą zmienić i czasami stawić czoło wyzwaniom. I czasami stanąć przed jakąś trudnością i z Jezusem Chrystusem ją zwyciężyć. I czasami rzeczy nie będą szły tak, jak byśmy chcieli. Czasami Bóg będzie przez to nas kształtował, a czasami będzie oczekiwał, że będziemy Mu wierzyć, ufać pomimo wszystko. I to będą różne wyzwania. Ale ostatnio taki człowiek właśnie powiedział, wiesz, niełatwo jest służyć Bogu, ale o wiele trudniej jest Mu nie służyć. Czasami niełatwo jest być po Jego stronie, bo są pewne wyzwania, ale ja wolę być po Jego niż po innej, bo tam jest jeszcze trudniej. Jak raz przeżywasz Bożą obecność, nie będziesz mógł bez tego żyć.
I tak jak mówię, dzisiaj chciałbym się tylko modlić o te osoby, które tak by chciały powiedzieć, bo odczuwają, że potrzebują Boga i Bożej realności. Ale pytanie, czy chcesz powiedzieć Bogu właśnie w ten sposób: Panie, przyjdź do mojego życia, cokolwiek by to miało oznaczać. Dlatego, że niektórzy mówią: przyjdź do mojego życia i zrób to i to. Przyjdź do mojego życia i załatw mi tą i tą sprawę. Przyjdź do mojego życia, daj mi żonę, przyjdź do mojego życia, daj mi męża. Przyjdź do mojego życia i zmień moją rodzinę i tak dalej, albo załatw mi podwyżkę w zakładzie. A tak naprawdę Bóg przychodzi po to, żeby też dotknąć nas, przemienić nas i użyć nas w swoim królestwie. Przyjdź do mojego życia, cokolwiek by to miało oznaczać, i zadziałaj, dlatego że nie chcę bez Ciebie żyć. Kochani, powstańmy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli się modlić. Halleluja. Panie, ja dziękuję Ci, że jesteś żywym Bogiem. Panie, ja dziękuję Ci, że nie służymy religii. Panie, ja dziękuję Ci, że to, co robimy, to nie jest zabawa jakaś, czy realizacja tylko jakichś naszych potrzeb, ale służymy żywemu, prawdziwemu Bogu, który jest realny. Panie, służymy Tobie, który działasz i który masz wszelką moc. Panie, i wiem też, że chcesz działać w nas i chcesz działać przez nas. Jestem przekonany, to Twoje słowo wielokrotnie o tym mówi, że chcesz użyć nas, aby w tym świecie nastąpiła zmiana. I tak naprawdę my jesteśmy od tego, żeby w tym świecie tą zmianę zrobić z Twoją pomocą i przez Twoje działanie. I Panie, dzisiaj chcę modlić się o nas, tak jak tu jesteśmy, Panie, żeby Twoja obecność nawiedziła nas. Panie, żeby Twoja realność nawiedziła nasze życie. Panie, żeby Twoja rzeczywistość, Panie, żebyś Ty w swojej mocy nawiedził nas, Panie, nawiedził nasze wnętrze. Boże, przyjdź do nas dzisiaj. Przyjdź i objaw swoją moc i przyjdź i objaw swoją chwałę. Czasami to nie będzie to, czego oczekujemy, ale Panie, to będzie dla nas błogosławieństwem i na pewno będzie też po to, żeby użyć nas. Panie, ja modlę się o to. I dzisiaj, Panie, też proszę Ciebie, Boże, żebyśmy doświadczyli takiego Twojego działania, jakie było w życiu Obeda, Twojej realności, a również Twojego błogosławieństwa. Kochani, mam takie proste pytanie. Czy chciałabyś, jesteś tutaj, modlić się taką modlitwą? Panie, Twoja obecność, cokolwiek by to miało oznaczać, niech przyjdzie do mojego życia. Jeżeli ktoś, dziękuję Wam, mam do Was prośbę. Czy mogę prosić zespół, żebyśmy zaczęli coś grać? Dziękuję bardzo. Ale jeżeli chcielibyście się razem z nami pomodlić, chcemy po prostu się pomodlić. Jeszcze raz to mówię, Boża obecność, czy Bóg, to jest coś fantastycznego, to jest coś wspaniałego. Wiecie, dlaczego nie spełnia naszych oczekiwań? Bo ma dla nas więcej. Dlatego nie robi to, czego my chcemy, bo ma dla nas lepsze rzeczy, niż my chcemy. Czy wam się zdarzyło, ile razy mi się to zdarzyło z moim synem? Tato, kup mi to. Ja mówię, nie, synu, to nie jest dla ciebie. A ja to chcę. A później przychodzi, tato, miałeś rację. Kiedyś było takie zdarzenie, mój syn robił prawo jazdy. Mówię, synu, robisz prawo jazdy, zrób na motocykl. A ja nie chcę na motocykl, ale zrób, to jest za jednym zamachem, te same pieniądze. Zrobisz na motocykl, nie wiadomo, co będzie w życiu. Miał 17 lat. Nie będę nigdy w życiu jeździł motocyklem. Będę jeździł tylko samochodem. Miał 25 lat, robił drugie prawo jazdy na motocykl. Tato, miałeś rację. Przecież nie kazałem mu tego robić, bo chciałem mu utrudnić życie. Po prostu wiedziałem, że to mu jest potrzebne. Dokładnie tak Bóg działa w naszym życiu. Przychodzi, mówimy, Boże, a my chcemy to. A Bóg mówi, niepotrzebne Ci to jest. Potrzebne Ci są inne rzeczy. Panie, zrób coś w moim życiu. Zadziałaj i objaw się. Ale to, co Ty chcesz, a nie to, co ja. Amen? Proszę Was, kochani, gdybyście chcieli się pomodlić z nami, proszę, wyjdźcie do przodu. Chcemy się modlić z każdą osobą. Żeby Bóg zadziałał w swojej mocy, żeby objawił swoją realność. Tak jak mówię, to może wyglądać inaczej, niż sobie wyobrażamy. Może. Przepraszam, mam proste pytanie na początku, zanim zaczniemy się modlić. Jesteśmy dzisiaj tylko... Wczoraj było nas więcej, więc szybciej to szło.
Dzisiaj i tak się będziemy modlić, nie ma problemu. Ale mam pytanie, czy jest ktoś, kto nigdy tego nie zrobił, bo tylko takie mam pytanie, kto nigdy nie powiedział Panu Jezusowi, żeby był Jego osobistym Panem i Zbawicielem? Czy jest ktoś, kto nigdy nie przyjął Pana Jezusa do swojego serca? Czy jest chociaż taka jedna osoba, kto nigdy tego nie zrobił wśród was? Jeżeli ktoś jest, to chciałbym się najpierw o tą osobę pomodlić. Rozumiem, że nie ma takich osób, tak? Święte imię
święty, święty Bóg wszechmogący, godzien jesteś Ty za nas zmarł, przyjmij chwałę, cześć, uwielbienie, święte imię Twe. Święte imię Twe. Cudowny, łaskawy Zbawca. To jest nasz Pan, kochani. Chwała Ci, Baranku Święty. Cudowny, łaskawy Zbawca. Mój Odkupiciel i Pan. Baranek, co swoją śmiercią wywiódł mnie z swych bram. Opiekun, doradca, pasterz, święty Duch żyje tu, nadzieję daje, gdy serce z twej drogi zboczy znów. O, gdy z twej drogi zboczy znów, ciebie you.